Pani Anno, gratulacje ze względu na otrzymaną dzisiejszą statuetkę, no i też na nową książkę, w której to ujawił się Pani artykuł. Proszę powiedzieć, co to jest za książka i o czym możemy znaleźć artykuł w tej książce Pani autorstwa? Więc serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą premierę książki Siła Prawdy pod redakcją Ilony Adamskiej. Książka nawiązuje do bardzo istotnego tematu, zwłaszcza współcześnie, siła prawdy. Wciąż tej prawdy poszukujemy, wciąż jakby też no, staramy się tutaj szukać autentyczności, akceptacji własnych słabości, wierności zasadom. To jest bardzo istotne, zwłaszcza w świecie współczesnym, w świecie współczesnych technologii, gdzie stykamy się z różnymi wartościami, z różnymi też pewnego rodzaju trendami, modami, więc zachowanie autentyczności i wierności własnym przekonaniom jest bardzo istotne i bardzo ważne, że taka książka po prostu się ukazała. Także serdeczne też podziękowania dla tutaj pani Ilony Adamskiej za taki koncept, za taki projekt. A gdzie będzie można dostać książkę, zakupić? Z tego co wiem, będzie można zakupić za pośrednictwem strony internetowej wydawnictwa, którego właścicielem jest pani Ilona Adamska. Słyszałam też, że jest propozycja pewnych spotkań autorskich, więc być może to będzie też okazja do rozmów z autorkami, zakupu właśnie tej książki. Pięknie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie również. Pozdrawiam.